pierdolnie! Na to zdrowie tradycyjnych Ślązaków! Taki wstyd, taki wstyd! Ty, hajś ty był? I słuchaj, co to są w ogóle za porządki, żebyś ty się wyręczył Zbyszkiem, Zbyszek za ciebie targą zakupy. A poza tym tyś miał wyklubać dywan, nie? Andzia, ty nie myśl, że hajer przodowy będzie taki nieuświadomiony do końca życia, wiesz? Mam wyklubać dywan, ja? Ja! Nic z tego, to jest mobbing! Co? Ja co? Zdziwiono kobieta! Ty nie wiesz w ogóle, co to jest mobbing! Normalnie my są teraz w Unii Europejskiej i ja w ogóle nie będę klupał żadnych twoich pieruńskich dywanów, wiesz? A w ogóle to ja już ciebie nie muszę słuchać i do Brukseli. A jak ci się nie podoba, to mogę się spotkać przed Trybunałem w Brukseli albo w jakim innym Strasburgu. I co mi zrobisz, co? Huchnij, no coś ty pił? Andzia, żadnego mobbingu mi tu nie będzie. I co ty myślisz, że ja już zapomniał? Że ty 3 dni temu osobiście żeś mnie molestowała i to w moim własnym łóżku? Takie sprawy teraz nie uchodzą na sucho. Tym bardziej, że ja mam teraz wysoko postanowionych znajomych. Ja znam osobiście panią prokurator. No i co? Ty wiesz co, podzino tu. Ja czuję, że z tobą jest coraz gorzej. W porządku, jak chcesz. Mogiemy ponegocjować. Mogę odstąpić od oskarżenia, ale pod jednym warunkiem. Żadnego klupania dywanów. Ty, bo jak ja cię zaraz klupna w ten twój głupi łeb, ty masz szczęście, że ja nie mam czasu. I jak ja się dowiem, żeś ty był u Alojza, rozumiesz? To ja zapomnia, że ty chodzisz w mojej wadze. Idę do mamy. Cześć! Do żadnego Alojza nie pójdę. Przecież są jeszcze inne szynki, nie? Ludzie! To ja! Wasza pani prokurator! Wszystkich was pozamykam w więzieniach! Jerunie, bo tu zaraz panią zamkną, a noc razem z panią właśnie. Nie. Tędy, bardzo proszę. A teraz pani prokurator się prześpi i wszystko będzie cacy, prawda? Przepraszam, ja tylko przebiorę się w piżamkę. Tak jest, proszę się przebrać w piżamkę. Połowiemy. No ładna piżamka, kładziemy się. O tak pięknie, na poduszeczkę, O tak. No a mnie się też coś strasznie chce spać się. Ty, Gerard. Co? Wynocha, są co? Ale zaraz, no przecież jak pani prokurator cię należy trochę, no to chyba tym bardziej prostemu człowiekowi, nie? Ty, prosty człowieku, wynocha już, co ty? Ale nie, o nie, ja tak cię tutaj nie mogę zostawić, bo ja wiem, ja cię nie mogę zostawić, są z nie trzecią kobietą, bo ja wiem, że ty byś to bardzo chętnie wykorzystał. Ty, Gerard, ty mnie tu nie kiwaj palcem, ja muszę iść na bazar, wynocha już. No. Ja wiem, ty musisz iść na bazar. A tak. Może ja by został popilnować pani prokurator? Co ty na taki genialny pomysł powiesz? Nie. A czy ty, a wiesz, jako cynno do naszego kraju może być taką młodą pani prokurator? A ty ją tu chcesz zostawić sama w mieszkaniu tego psychopaty Bercika? Gerard, nie da rady. Ty, a ty nie możesz wykorzystać, że pani prokurator jest trochę nietrzeźwa, no i dokonać jakiegoś małego przestępstwa? A? Znaczy, jakiego? No to co najbardziej lubisz? Znaczy co, ja mam teraz iść normalnie i dokonywać jakiegoś przestępstwa, ja? No na przykład. Ty wiesz co, to mi się zdaje, że ty mnie normalnie zmuszasz do roboty. A to mi wygląda na zwyczajny mobbing. Jaki mobbing? Idziemy, ja za wynocha. Andzia. Uhu. I bardzo dobrze, że ją nie ma. No. Okazuje się, że są jeszcze inne szynki w Katowicach oprócz Alojza. Życie jest piękne! Pod warunkiem, że nie trzeba klupać dywanu. A ty, kaj zaś wychodzisz, co? Nie możesz siedzieć w domu! Przecież siedzę. Wiesz co?
Tyś jest beznadziejny, ja chcę, żebyś ty był porządnym człowiekiem. Ale o co ci chodzi, no? Ty marnie skończysz, tyś, bo myślisz, że nie poznać, ty był u Alojza. Adzia, słowo honoru, że nie był u Alojza. Bo pychoń zimny, czerwony, myślisz, że nie poznać, tu Alojza był. W trzech innych szynkarzach był, ale nie u Alojza. Ty za niedługo skończysz, jak ten Piotr Gerard, wiesz? A ja nie mam pretensji o to, że ty się wyręczasz z Myszkiem w zakupach, żeś nie wyczepił naszego dywanu. Ja nie mam o to pretensji, ale ja chcę, żebyś ty był porządnym człowiekiem, rozumiesz? A ja za niedługo to się tak skończy, że ty jeszcze mi zaczniesz obce baby sprowadzać do domu. Jasne, baby, zaraz baby. Oczywiście, może jakoś baba, żeś przyniósł do chałupy, może tam Mieszko umie w łóżku. No idź sprawdź. Pieruna, a żebyś wiedział. Pieruna, baby, bardzo śmieszne, baby. Kurczę. Becik! Co jest? Co to tu jest? Co to tu leży? Co leży? No chodź tu, Stetli, pójdź tu do mnie. Co to tu jest, co? Co jest? Jaronie. No? Ty, no? Andzia, może nie uwierzysz, ale czekaj, po mojemu. No? Po mojemu, Andzia, to trudno uwierzyć. Ale to, patrz, to... No? To chyba jest pani prokurator Malina. Pani prokurator. Andzia, słowo! No, to słowo! Jest pani prokurator. Andzia, poczekaj, ja cię proszę, ty nie telep tak mną, bo jak tyś mnie zawołała, że tu coś leży, to ja poważnie do. Andzia, proszę cię, ja myślę, że to jakieś fuzakle moje leżą, albo galoty, albo lacie, ale ty mnie nie telep, Andzia! Zaraz popełnisz wielki błąd! Proszę cię, ała! Szczęście, że ktoś klikł. Tym razem jeszcze ci się udało. Ała. Halo. Halo, panie prokurator, niech pani z tobą mu poważne kłopoty z prawem. Znaczy się z czym? Z panią! Cześć, siostra. Cześć. Jest super, po prostu cudownie. Ja? A czemu? Jedno przestępstwo mniej. Chyba jedno morderstwo. Nie, nie, przestępstwo, chodzi o molestowanie. No właśnie, morderstwo za molestowanie. Przez to, żeś zapukał do drzwi, to żeś to udaremnił. Chodź. Andzia! Mama! Wyobraź sobie, że ta kobieta wycofała pozew przeciwko menedżerowi Malinie. Naprawdę? No, nie ma pozwu, nie będzie sprawy w sądzie. Co, ty się nie cieszysz? Sama nie wiem. Jak to nie wiem, godą ci, nie będzie sprawy w sądzie, za to będzie co? Ślub! Jaki ślub? No jaki ślub? Menadżer Malina oświadczył się pani Kasi i za 3 miesiące, zamiast spawać w sądzie, będzie ślub kościelny. Ty. Wiesz co, to jest takie kiczowate jak w telenoweli, wiesz? Ale tam, to nie jest wcale kiczowate, po prostu życie jest bardziej skomplikowane niż się tobie wydaje, Andzia. I oczywiście u was w domu życie jest proste, ty, Bercik, Zbyszek, ale w normalnym nie... Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, czy ta lekko niewyspano, rozczochrano pani, to była pani prokurator Malina? To jest, to była pani prokurator Malina. Aha. Aha. No, to znaczy, że z nas dwojga jo nie rozumia życia.